Mój kolega Paweł pracuje z niepełnosprawnymi. Niepełnosprawność intelektualna. Zabrał pewnego razu na wycieczkę autokar cały, jak oni to mówią, między sobą i do nich to jest takie bardzo normalne, że downów, nie? Chodź ty mój downie kochany. I oni wiadomo wyglądają no trochę inaczej, tak? Że mają duże okulary, pomniejszona głowa, coś tam, jest jakaś deformacja, jeśli można tak mówić w ogóle. W każdym razie wysiada cały ten autokar tych downów kochanych. Wysiada między innymi jedna bohaterka i idzie człowiek, który nie wiedział, że tam się w ogóle zatrzymuje, idzie i wlepiony patrzy się i ta dziewczyna jedna w tych okularach: co? Downa nie widziałeś? No nie? Niesamowicie podoba mi się dystans tej dziewczyny, która tak powiedziała, bo nam jest czasami się trudno przyznać do tego, czego w sobie nie akceptujemy, a co jest tak naprawdę już nam dane i pewnie nie da się tego pozbyć, nie? A co? Downa nie widziałeś? A co? Debila nie widziałeś? Ale ta historia, która zaraz nadejdzie, jest jakby wywraca mi w głowie i moje serce ci zostało roztrzaskane. Jakby Bóg zmienił smutek w radość. Po ludzku może się to wydawać właśnie właśnie niemożliwe. Kaktus na Syberii, nie? Nie w tym miejscu radość. To skąd radość? Posłuchajcie chwilę. Niektórzy mówią tak. Mieć 7 dzieci to jest jakieś nieporozumienie. Dzisiaj na tym spotkaniu, jak wchodzili oni tutaj przed chwileczką na tym filmiku po tym, byliśmy na spotkaniu przygotowawczym do Bieszczad, do rekolekcji. Uczyliśmy się pewnych istotnych rzeczy, jak mówić świadectwo między innymi. I był chłopak, którego żeśmy wypchnęli, chociaż zrobił to pewnie w wolności. Mówił, że był nieprzygotowany. Natomiast mówił świadectwo. To, co dzisiaj usłyszałem, jest komentarzem do psalmu. Zamienię bowiem ich smutek w radość. Bo otóż w tym właśnie domu u tego chłopaka urodziło się, zostało poczęte kolejne dzieciątko, 7. Najmłodsze, Ola. I ten chłopak, jak mówił to świadectwo, to mówił: kurde, jak wtedy sobie myślał, nie, że po co, to nieprzemyślana sprawa w ogóle. Jak oni tak mogli, rodzice, nie? I był jakiś w sercu bunt, tak jak w tej rodzinie niektórzy też mówili, że to tak nie powinno być. Tym bardziej, że to dziecko urodziło się chore. Normalnie wielu mówi, że takie dzieci się nie rodzą, bo są po prostu zabijane w łonie mamy, z zespołem Downa zabite. Ale kiedy to dziecko przyszło na świat, ta rodzina zaczęła inaczej funkcjonować. Jak mówił ten chłopak, łzy miałem w oczach, bo to jest bardzo poruszające, nie? Że ta mała Ola, która przyszła z tą niepełnosprawnością, przemieniła tą rodzinę, nie? Że te kłótnie nawet wyglądały inaczej, były konstruktywne, że ona scalała, że ona jest takim darem od Pana Boga, że to scala po prostu rodzinę, nie? Że miłość zaczęła błyszczeć w tej rodzinie, nie? Że stawała się jedność. Dzięki niej. Zamieni ich smutek w radość. Ja bardzo dziękuję dzisiaj Patrykowi za to świadectwo, bo dla mnie to jest wielkie, nie? I też dziękuję za tego skarba, którego Pan Bóg wysłał za małą Olę. I chwała Panu, nie przedłużając dalej. Zamienię bowiem ich smutek w radość. Szalom. Pokój.